To jak zatańczę, to zobaczycie, jak nie zatańczę, to też zobaczycie. A czy ty ogólnie tańczysz? Szczerze mówiąc, ja tańczyłam od najmłodszych lat. Byłam nawet kiedyś cheerleaderką. Ale bardzo fajnie wspominam te czasy. Naprawdę gdzieś tam taniec cały czas przewijał się w moim życiu. Chodziłam na zajęcia w moim rodzinnym mieście. Także jakoś tam nogą sobie tupię raz na jakiś czas. Teraz mniej, bo nie mam czasu na imprezy, ale kiedyś owszem. Wiesz, że w ramówce Polsatowej Polsatu jest taki program jak Twoja twarz brzmi znajomo, w którym się można całkiem nieźle popisać wokalnie. A na przykład udział w takim programie byś rozważała, gdyby była propozycja? Bardzo podoba mi się ten program i rzeczywiście był to program, który starałam się oglądać co tydzień, kiedy miałam na to czas. Natomiast niekoniecznie widzę tam siebie. Głównie z racji tego, że na razie, kiedy nagrywam piosenki, kiedy tworzę muzykę, wolę prezentować jednak to, co powstało w mojej głowie, spod mojej ręki wyszło, a niekoniecznie utwory innych wspaniałych artystów.